Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki krótki poradnik, ale o rzeczy dość ważnej. I stwierdziłem, że w sumie to zrobię oddzielnie, bo miałem łączyć tą rzecz z pomocą pisklaków. Jakby wiecie, w wykluwaniu się z jajek. Aczkolwiek stwierdziłem, że zrobię to oddzielnie, gdyż no muszę to zrobić, a stwierdziłem, że po prostu stwierdziłem, ale mam jakby żywy przykład tego, co się dzieje. Patrzcie, zobaczcie. Pisklak ma rozjechane łapki tu i tu ma bardzo rozbieżne, jakby jest rozjechane. I mam tam też drugiego, ten to tak lada czarny. Ten. Także chciałbym Wam pokazać po prostu, jak zainterweniować. Nową metodę mam na to, internetową. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że się uda. To jest mój pierwszy pisklak, ten żółty, biały, żółto-biały, żółty teraz jest. Jaki się wykluł. Zobaczcie, śliczny jest. Kozaczek. Dobrze. Bierzemy go. No, poczekaj. Jakby sobie nic nie zrobił. Wiecie, on tak masz skrzydłami, bo chciałby się ruszać, a nie może. Właśnie chciałem pokazać, co robimy w takiej sytuacji. Zobaczcie. Są różne, różnie to się jakby przejawia. No ale z reguły mniej więcej tak, prawda? Różnie mogą być te łapki powyginane. Z reguły jest to wina po prostu złych parametrów inkubacji. No jakiś tam przeszkód w zapłodnieniu. Co jeszcze mogę dodać? No też na przykład spokrewnienie stada. Takie rzeczy powoduje. U mnie aż dwie się pojawiły. Takie kurki. No i zobaczcie. Tutaj widać, że sobie już ten ładnie przyjmuje żółtko. No ale no, pisklak jest świeżo wykluty i im szybciej to zrobimy, tym właściwie lepiej, bo wydaje mi się, że to jest tak samo jak u noworodków, że nie wszystkie kości są od razu wykształcone. Także myślę, że będzie łatwiej. A nawet jeśli nie, no to lepiej to zrobić od razu, żeby pisklak po prostu szybciej był sprawny. Gdyż no, przy takim jakby stanie, no to musimy go dokarmić po tej dobie. Dobra, także najpierw może to, co jest nam potrzebne. Wybrałem takie różne gumki, recepturki, bardzo malutkie. Musimy coś dopasować do niego. Ta będzie fajna, żółta. Widzicie, żeby tak fajnie, żeby była możliwość złapać te łapki. O, tak jak powinny być. No i powinno być dobrze. No i teraz robimy sobie to tak, zginamy. Teraz jakby próbujemy odmierzyć, żeby... O, patrzcie, tak robimy. I połowę długości tego mniej więcej, czyli no tyle, obcinamy. Pisklaczek się denerwuje, chciałby pobiegać, no ale wiedzieć, niestety nie może, skrzydełkami ma. Gdy mam już to przygotowane, to staramy się przeciągnąć ten element przez po prostu przez długość, żeby mniej więcej po środku zamocować. Tak, żeby tutaj, zobaczcie to, i tu z drugiej strony takie same coś malutkie, powstały takie otworki, na które założymy łapki. Jakby, które założymy na łapki, jak to powiedzieć, czekajcie. Bardziej w które włożymy łapki, o tak. No i według grafiki z internetu powinno wyglądać to tak. Powiem Wam, że najłatwiejsze to nie jest, ale też nie jest najtrudniejsze. Jakoś daje radę przeciągnąć. No ale po prostu mam taką, wiecie, bardzo wąską tą słomkę. To dlatego. I teraz bierzemy łapki. Musimy uważać na paluszki, żeby przełożyć najpierw paluszki. I mocujemy te łapki tak, żeby one były jakby ustawione w odpowiedniej pozycji. Kurczę, powiem Wam, że wygląda to dobrze. Jeszcze chyba muszę trochę bardziej przesunąć. No i dobra, zobaczę, jak będzie to wyglądało rano. Ma lepiej ułożone, chociaż przy drugim spróbuję z... Widzicie? Jeszcze troszkę za bardzo. No, troszkę za bardzo, dobrze. To spróbuję o z tymi. Z tą gumeczką, ale kurczę, mam tylko jedną taką. Dobra, zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy silce. Na razie tego odkładam tu, no i zrobię z tym malusieńkim, z silką. To wydaje mi się mieć jakiś większy potencjał, no i też bardzo łatwo było to zrobić, bo nie byłoby dużo do przeciągania. Dobra, próbuję. Na skrzydło nałożyłem. Popatrzcie, to faktycznie ma potencjał, patrzcie. Łapki są ustawione tak, jak powinno być i on naprawdę zaczął biegać na łóżku. Może teraz, chociaż nie, bo tu jest śliska powierzchnia, ale wezmę go na łóżko, chyba powinien biegać. No, przed chwilą biegał, stawaj, hop. No przebiegnij się. Tak jak mu nałożyłem, puściłem, od razu pobiegł.
No może niedługo, ale... Bo od razu go złapałem, ale... No ale dobra, nie będzie biegał, o może. Kurczę, no fajnie jakby wam pokazał, jak biega. No ogólnie to wiadomo, że to nie będzie też tego teraz, ale patrzcie, jakie fajnie wyszedł. Tu ma żółty, tu ma inny kolor. Kurde, nie podoba, to jest po moim stadzie. No i coś może z niego będą ludzie. Ładne mi się podoba ten tylny palcek wykręcony, że całkiem do tyłu. Dobrze. No nie wydaje mi się, żeby chciał pobiegać, ale wydaje mi się, że będzie dobrze. Poszukam takiej małej gumki, tak samo zrobię z tamtym. A jaki tam słojaczek tak wyglądają. Znaczy wam powiem, że takie malusieńkie są te piskaki. Nie wiem, czemu mi się tak wydaje. To znaczy, no malusieńkie są. Ale kurczę, wydaje mi się, że na pewno nioski są dużo większe, ale kurczę. Kurczę. Po prostu są mega maluśkie. Myślałem, że trochę większe będą. No i patrzcie, ten to chyba ma faktycznie za duże, także mówię. Spróbujemy z mniejszym, nie? Nie, kolego? Spróbujemy, no, żebyś jak najlepiej. No bo patrzcie, o tak powinno być. Tak ma ten silka, nie? A tu jest jednak za dużo. Dobra, odstawię go. Na razie to koło inkubatora. Zawsze przy inkubatorze to ja mam syf. Pełno tych skrupek, jak to wyciągam i tak dalej. No ale ja to dopiero gaszę inkubator, myję wszystko. Sprzątam porządnie. No i skrupeczki na ogródek. Nie wiem w sumie do czego użyję, ale to nie jest temat filmu. Na szczęście widzę jeszcze jedną, będę miał w zapasie taką, no i ta. Także bardzo dobrze. Chociaż lepiej, żeby się takie przypadki po prostu nie trafiały. No i robimy w ten sam sposób. Na połowę długości, czyli co, o tyle gdzieś tniemy, nakładamy i nakładamy na pisklaka nóżki. Dobrze, miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Boję się, że on ma jeszcze coś z główką, jak taki jeden, co kiedyś miałem. Dlatego, że jak on to robi, o, widzicie? Chociaż teraz ma dobrze na pewno ustawione te łapki. Ale nie wiem, teraz wie. A czekajcie, ja chyba zrobię je tym. Aha, kurde. Tym zrobiłem, o. Kurczę blade, a ja mniejsze już nie mam. Ale nie, no lepiej się teraz trzyma zdecydowanie, czy nie? Nie, no, wydaje się być lepiej. Kurczę, dobra, będziemy sprawdzać jutro. Ogólnie to warto sobie sprawdzić na przykład co dzień, ale profilaktycznie polecałbym 2 dni potrzymać taką nakładkę, że tak powiem. No to coś, co zrobiłem. No, co najmniej 2 dni potrzymać. Po 2 dniach można zdjąć i zobaczyć, jak wygląda pisklak. Można trzymać więcej niż 2 dni zdecydowanie. Na przykład jeśli to nie pomogło, no to jasne, trzymajmy dłużej. Jakby można nawet, no możemy długo, dużo po prostu trzymać, nawet do końca życia, jeśli by to utrzymywało, chociaż no wątpię, że miałoby to jakiś tam większy sens. Ale no jeśli pisklak sobie radził, to taka pomoc, no może by coś dało, chociaż wątpię. Ale nie wiem, no myślę, że tak do tygodnia powinno to wszystko przejść. Z reguły to są, tak słyszałem właśnie o 2 dniach. Dziwnie się trzęsie, coś mi się to nie podoba. Oj, wiecie, o to mi się bardzo nie podoba. Jego rozkładanie skrzydeł, jak i w dół. Ja to miałem, że do tyłu główka szła, a temu tak nie działało, widzicie? Nie wiem, czy nic nie ma z muszczkiem, bo on myśli, że lata jest na powierzchni. Dobra, zobaczymy. Także i tego pana odkładamy. O, tu widzę, patrzcie. Sileczka ma ładnie nałożone. Ten mały i on sobie radzi z silka, o. Bo ja go dawałem tu, sobie bez problemu tu. To jest plus. Tutaj sobie też fajnie chodzą. A gdzie jest ten kurczak taki? Taki, kurde. Czekajcie. No tutaj jest silka gdzieś. Ten, który zniknął. Gdzieś nie, no gdzieś jest. Zakopał się. Aha, dobra. Nie widziałem. Patrz, jak sobie radzi. Miejmy nadzieję, że przeżyje. A więc reasumując, jest to taka jedna z metod, która wydaje mi się, że będę używał, bo najwygodniejsza jest, no ewentualnie wygodniejsza jest metoda szklanką. Ze szklanką, jeśli macie odpowiednią, no to również polecam. Tylko że no wtedy jednak to jest mniej komfortowe na pewno dla takiego pisklaka. Musimy pamiętać o nawadnianiu, karmieniu też, już po pierwszej dobie. Znaczy jak żółtko zniknie, nie ma co się sugerować pierwszą dobą, jednemu zniknie naprawdę. Kilkanaście godzin, w kilka godzin, znaczy no w kilka to jest mało,
prawdopodobnie, ale w kilkanaście, a drugiemu naprawdę dwa dni wytrzyma i będzie dobrze. Także trzeba patrzeć po prostu, aż brzuszek popadnie. Ja wam pokażę jakiegoś świeżego tutaj. Tutaj ten jeszcze lekko mokry. O, widzicie? Brzuszek ma, kurczę, słabo widzieć, ale jest taki napompowany i można przez skórę też widać trochę żółtego. No także jest lekko żółte, po prostu od pomarańczowego żółtka. Także jeśli to zaniknie, no to wtedy już podajemy pokarm. Można rozpocząć na przykład od jajeczka gotowanego. No a później można wprowadzić pasze, swoje mieszanki, co tam chcemy. Wszelkie poradniki będę nagrywał ponownie i pewnie jeszcze wiele razy ponownie, bo no, chciałbym mieć jak najbardziej dopięte, jakby wiecie, na ostatni guzik. A coraz to się nowych rzeczy uczę, no i chcę wam je przekazywać, także wiecie, będę to robił od nowa. No już myślę, że najbliższe filmy będą trochę lepiej nagrane. Może jeszcze nie najbliższe, bo będę miał teraz sporo zapasowych jeszcze z tego sprzętu, no ale już będzie nowy sprzęt do nagrywania, także jutro. Także będzie łatwiej mi będzie zdecydowanie. Dobrze, a więc myślę, że to na tyle. Jeśli czegoś zapomniałem powiedzieć, jeśli jesteście czegoś ciekawi, no to piszcie w komentarzach. Możecie też pisać na priv, na Facebooku. Założyłem swój Facebook, taki typowo do kanału. O tej samej nazwie, jak się kanał nazywa. Także też zapraszam, możecie dodawać do znajomych. Tam z każdym chętnie porozmawiam. Prawie każdym, oczywiście. No i myślę, to na tyle. Wpadajcie do opisu, tam macie wszystkie linki. I widzimy się w następnym filmie.